sobotnie przedpołudnie przygotowujący się do czwartoligowego sezonu ŁKS-iacy zmierzyli się z zespołem Lechii Tomaszów Mazowiecki. Pierwszą groźną akcję bramkową ŁKS-iacy skonstruowali w okolicach 10 minuty. Sarafiński podał do Żydka, jednak jego strzał obronił Cholewiński. W 13 minucie prowadzenie objęli goście. Salski sfaulował w polu karnym Stańdo, a Piechna strzelił gola z rzutu karnego. Grzegorz już grał w niejednym klubie i za granicą i w reprezentacji, to jest na pewno czoło postać Lechii, dlatego mówię, to jest żadna ujma, że on strzela. Wyrównanie przyniosła 31 minuta. Żytek podał do Sarafińskiego, który wpadł w pole karne i został sfaulowany przez bramkarza gości. Okoński zamienił 11 na gola i ustalił wynik meczu na 1-1. Z postawy ŁKS-iaków w dzisiejszym meczu zadowolony był trener Wiesław Kupryba. Pierwsza połowa wyglądała troszeczkę lepiej niż druga, to każdy widział. Zaangażowanie jest duże, brak zgrania jeszcze widać, ale to jest normalne na etapie budowania zespołu od podstaw. W 53 minucie bliski zdobycia drugiej bramki dla ŁKS-u był Jankiewicz, który próbował uderzać przewrotką. Jednym z najbardziej doświadczonych piłkarzy w ekipie Łódzkiego Klubu Sportowego jest Michał Białek, który w dzisiejszym meczu pełnił funkcję kapitana zespołu. Znaczy tak naprawdę to decyduje trener, drużyna, kto będzie tym kapitanem. Mówię, ja przeszedłem, jestem tym zawodnikiem najstarszym, który próbuje to ciągnąć, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze, żebyśmy mieli tutaj kolektyw, całą drużynę, który jeden za drugiego będzie zostawiał wszystkie poty, żebyśmy, mówię, upragniony awans wzięli. Do końca meczu obie drużyny stworzyły jeszcze kilka razy zagrożenie pod bramką rywali, ale rezultat pozostał niezmienny. Dzisiejszy mecz sparingowy zakończył się remisem 1-1. W trzecim kolejnym meczu kontrolnym ŁKS-iacy jeszcze nie przegrali. Dwa najbliższe sparingi rozegrają na wyjeździe. Zmierzą się z Omegą Kleszczów oraz Sokołem Aleksandrów Łódzkich. Michał Winciarek, ŁKS Fans TV.